Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji do World of Warships i dzisiaj mówimy sobie patcha z numerem 0.11.7, to co on tam wprowadza nowego, co ciekawego i na, tym, na czym warto się pochylić, więc zacznijmy sobie może od tego, co w tej aktualizacji jest najważniejsze a co w niej jest najważniejsze szanowni państwo czyli powrót Puerto Rico w stoczni to jest pierwszy okręt który był w stoczni dostępny. Niestety w pierwszej edycji było bardzo ciężko go zdobyć i jak teraz będzie wyglądała sytuacja z Puerto Rico. Sam proces budowania okrętu w stoczni jest Wam już dobrze znany także nie będziemy tutaj przytaczać tego wszystkiego po raz już kolejny tylko przejdziemy sobie do tego co w sytuacji kiedy już ktoś Puerto Rico posiada. I teraz jeżeli macie Puerto Rico a zrobicie budowę stoczni do końca, to dostaniecie A-test, który będzie można wymienić w zbrojowni na albo 35 tysięcy dublonów, albo 33 tysiące jednostki, 33 000 stali, albo 63 tysiące punktów badawczych. Czyli to są wartości, za które możecie sobie kupić dowolny okręt tieru 10 Oczywiście w zależności od tego, co wybierzecie, albo z agencji badawczej, albo stalowy, albo za dublonej. któryś okręt możecie sobie wybrać. Przy czym, jeżeli do wyboru nie dokonacie, w co raczej wątpię, to zostanie to automatycznie Wam przyznane 35 tysięcy dublonów po wejściu aktualizacji 0.11.10. Także jeszcze trochę do tego momentu upłynie wody. Proces budowy będzie się składał z 40 faz. Każda będzie kosztowała, jeżeli chcielibyśmy to zrobić za pieniążki, 1750 dublonów będzie można zrobić 34-40 faz yy, robiąc zadania, także musimy 6 faz dokupić, oczywiście na pewno na początku będą jakieś yy, zniżki na te fazy, więc myślę, że warto, bo to się prędzej czy później zwróci, albo w dublonach, albo w stali, także myślę, że jeżeli oczywiście ktoś ma ten okręt, a jeżeli go nie ma, to gorąco go polecam, bo to jest naprawdę potężna maszyna, także warto ten okręt w, swojej, w swoim porcie posiadać. Obchody 200 rocznicy niepodległości Brazylii, wprowadzony zostanie nowy okręt Rio de Janeiro, czyli pancernik tieru piątego, kamuflaże, port, flaga i takie inne pierdoły, czym jest Rio de Janeiro, otóż proszę Państwa jest to pancernik typu Dredno, to siedmiu wieżach, który został zbudowany, no, no dobra, czyli tier 5, no niewysoko, 305 mm artyleria, o niezłej celności mamy podane w nocalnej salwie, no bo fakt, faktem tych dział trochę jest, 14 dział baterii, także możemy sobie Postrzelać. Pancernik będzie dostępny na początku września w zamian za 53 tysiące jednostek węgla. To też warto zauważyć. Nie trzeba się tutaj silić na zdobywanie w inny sposób tego okrętu. Można po prostu poczekać i potem kupić sobie za węgiel. Ale czy warto będzie ten okręt sobie kupić, to omówimy sobie, jak uda się go wcześniej dostać w swoje ręce i zrobić jakiś materiał opisujący. Ciekawa sytuacja jest tutaj, bo dwie wieże pod spodem mamy tutaj pod nadbudówkami pod jakimś takim pomostem pokładem. Dosyć ciekawe rozwiązanie, ale zobaczymy, jak, jakie to będzie miało kąty wystrzału. Ulepszenia kamery bitewnej. To jest, Szanowni Państwo, coś, na co bardzo długo czekałem, przynajmniej ja, nie wiem jak Wy, bo ja osobiście z samolotu zwiadowczego strzelać kompletnie nie umiem w coś, co wykonuje jakieś manewry. Często jest też tak, że w coś, co płynie po prostej też nie jestem w stanie trafić. Najlepiej strzelam się do okrętów stojących albo do niewyspotowanych w dym z, kam z samolotu. A teraz... Będziemy mieli możliwość, szanowni państwo, żeby wypuścić samolot i po prostu zwiększyć sobie zasięg artylerii, nie zmieniając trybu tego, w jaki widzimy przeciwnika, czyli będziemy mogli go widzieć albo tak, albo tak. Czyli albo z samolotu, albo tak jak do tej pory, z lornetki i okrętu. Także wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. Bardzo mi tego rozwiązania brakowało. No i super, że to zostaje wprowadzone. Także tutaj również jest informacja o tym, że pole widzenia zostanie pozmieniane, będzie to można ustawić sobie jednym parametrem w ustawieniach, z tym, że nie jest to uniwersalne ustawienie, bo każdy okres będzie miał to ustawione inaczej. Nie bardzo domyślam się o co chodzi, pewnie chodzi tutaj o ustawienie kamery początkowe, czy no, no ciężko mi stwierdzić o co dokładnie chodzi, ale tym się zajmiemy jak to wyjdzie. Najważniejsza zmiana w tej kamerze to jest to, że używając samolotu będziemy mogli przełączyć kamerę na taką, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni z której umiemy strzelać a my nie mieli dzięki samolotowi większy zasięg, także rozwiązanie dla mnie po prostu idealne. Możemy sobie, co ciekawsze, przełączać tą kamerę raz z niższej pozycji, to raz z wyższej pozycji, także będzie można sobie wyjrzeć za wyspę, przełączyć się na tryb normalny i oddać salwę i prawdopodobnie jeszcze trafić, także całkiem sporo, spoko rozwiązanie. Brawa im za to. Dalszy dostęp do brytyjskich pancerników, wczesny dostęp, podkreślmy, ale to tutaj już nie jest za bardzo istotne, bo to jest standardowa procedura. Bitwy klanowe, szanowni państwo, w aktualizacji rozpocznie się 18 sezon i gdzie będziemy, i czym będziemy grali? Będziemy grali w formacie 6x6, okrętami tieru 8. Bardzo dobrze, 6x6 myślę, że nie będzie dużych problemów w większości klanów, żeby składy zebrać, także myślę, że większość klanów będzie chciała tutaj spróbować. Co ciekawe, bez lotniskowców tylko jeden pancernik na drużynę i maksymalnie trzech najemników, także trzech graczy z klanu i można grać sobie. Potyczki, kolejne potyczki, ciekawostka, dosyć spora ciekawostka, powiem wam szczerze, format. Już mieliśmy popis WG z jednej strony, bo miało być w formacie 3x3 lotniskowce, same lotniskowce, czyli 6 lotniskowców w bitwie 3x3, a teraz będziemy mieli 12 na 12 pancernikami ale tylko Tieru 6. No, ale zawsze coś. Dla tych ludzi, co ich tam przeszkadzają, im krążowniczki, które palą dedeczki, które torpedują, czy samoloty, które nękają z powietrza, będzie bezkarno na pieprzanka na 15-20 km pancernikami tylko i wyłącznie. Bardzo jestem ciekawy dynamizmu tego typu rozgrywki. Chętnie zagram, zobaczę jak to wygląda. Runda druga, 14 4 okręty czwartego poziomu. Nie więcej 7 jeden lotniskowiec, trzy pancerniki, trzy krążowniki i trzy niszczyciele drużyny. Także jedna lotnia i reszta dowolna. No i runda trzecia, 3 na 3 I tutaj już mamy Tutaj mamy. A, 4 na 4 czyli trzy pancerniki będą mogły grać lotniskowiec. Także dosyć ciekawe etapy też pewnie będą pływały. To właśnie z ciekawości dla ludzkiej pomysłowości w dobieraniu składów będzie warto sobie to zagrać. I tu mamy 3 na 3 na czwórkach, runda trzecia. Klikając sobie tutaj dostajecie dzień konta premium. No i tematyczna kampania w sieci. Otóż szanowni państwo klikając sobie przycisk na odpowiedniej stronie która pojawi się w odpowiednim czasie będziecie mogli wziąć udział w kampanii za którą będziecie zdobywać żetony nawigatora i te żetony będzie można wymieniać na zestawy losowe i z jednego z tych zestawów może wam wypaść krążownik Hampshire czyli to jest okręt szanowni państwo rozwinięcie klasy typu Surey. 9 dział głównych kalibru 203 mm. Dostępne będą tylko pociski przeciwpancerne. I okręt, co charakterystyczne będzie ruszał w taki spam sposób znaczy w sposób tak samo szybko jak Minotaur i będzie wyposażony w sondę hydroakustyczną i obronę przeciwlotniczą w osobnych slotach. Oraz myśliwiec lub samolot zjadowczy. Co w obecnej sytuacji, biorąc pod uwagę, że myśliwiec gówno daje, a samolot zjadowczy będzie nam teraz zdecydowanie ułatwiał walkę, myślę, że to całkiem dobry wybór. Poprawki w okrętach podwodnych, pozwólcie, że sobie ominę, bo w ogóle tym nie gram. Nie wiem, co się tam obecnie dzieje i w ogóle mnie to nie interesuje. I Wam też tego życzę z całego serca, żebyście tym głównym jak najmniej grali. Zmiany w matchmakerze. Otóż, wcześniej mieliśmy informację o tym, że WG w matchmakingu ogranicza ilość okrętów podwodnych i niszczycieli. I wcześniej po 40 sekundach oczekiwania przestawało to obowiązywać, albo zostały tam jakieś inne restrykcje wprowadzane. Ale po licznych zgłoszeniach, jak tutaj nam Wargaming informuje nas, zostało to skrócone do 25 sekund, także częściej będą bitwy, w których będzie więcej podwodniaków i więcej dedeków. Będziemy mieli również ulepszone cienie w grze, ale to nie jest zbyt istotne, to taka bardziej kosmetyka. I zbrojownia. Doczekaliśmy się, Szanowni Państwo, Sewastopolu, czyli w zasadzie okrętu bardzo podobnego do Zygfryda, 380 mm, 6 dział, które przeładowują się długo, ale ich pociski przeciwpancerne charakteryzują się ulepszonymi kątami rykoszetów i skróconym czasem uzbrojenia zapalnika. Okręt będzie dostępny za punkty badawcze w agencji 58 tysięcy punktów. Czy warto? No ja uważam, że to nie, nie wniesie zbytniego powiewu, świeżości do tego, co mamy dostępne obecnie. Także, zykwyt wydaje mi się, będzie albo jeden, albo drugi, ale mieć oba to raczej już strata punktów. Chyba, że po prostu nic więcej nie pozostało wam do wybadania, to wtedy można ten okręt kupić. Ale ja osobiście raczej nie będę go brał. Dodatki, i zmiany zawartości co już kosmetyki yy. i. To chyba tyle z istotnych informacji, które się w tym patchu znalazły. Także stocznia na Puerto Rico, będzie można zdobyć samo Puerto Rico lub bonusy związane z posiadaniem jej już, znaczy jego, tego okrętu już wcześniej. I to chyba najważniejsza rzecz, jaka nas w tej aktualizacji czeka. Daszka nam się tu pięknie uśmiecha, także dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.